Authentic Italian Table jest flagowym i też kończącym wydarzenie projektu True Italian Taste, które jest prowadzone przez Włoską Izbę Handlową Przemysłową w Polsce. Projekt ten ma na celu uświadamianie konsumentów na temat wartości i zaletach prawdziwych produktów włoskich. Ten projekt też ma na celu promowania tak zwanych certyfikowanych produktów. Włoskie produkty są tak naprawdę zajmują pierwsze miejsce, jeśli chodzi o liczbę produktów certyfikowanych rolno-spożywczych. Mamy ich 318 i dlatego też może są najbardziej kopiowane produkty na całym świecie. Jest takie zjawisko znane jako Italian Sounding. To są wszystkie te produkty, które brzmią i wyglądają jak włoskie produkty, ale tak naprawdę nimi nie są, bo tylko przypominają włoskie produkty przez to, że nie wiem, mają nazwę włoską lub mają kolory włoskiej flagi, ale tak naprawdę nie mają nic wspólnego z produktami włoskimi i też jakby nie są żadną gwarancją, nie wiadomo skąd pochodzą, nie wiadomo jakie są produkowane, natomiast jakby te certyfikaty dają właśnie taką gwarancję pewnej jakości, też miejsca pochodzenia. Jeśli sięgam po produkt włoski i on jest certyfikowany, to zawsze za tym produktem stoi odpowiednia jakość, która jest potwierdzona przez odpowiednie stowarzyszenie i organizacje. Włoskie produkty bardzo często używamy w kuchni polskiej, jak oliwę, bardzo dobre jakości oliwy, bardzo dobre jakości cytrusy od nich. W ogóle jest mnóstwo produktów i myślę, że kuchnia polska powinna czerpać z tego. W Polsce rośnie sprzedaż certyfikowanych produktów, bo konsument jest coraz bardziej świadomy. Kuchnia włoska też jest jedna z najbardziej jakby znanych kuchni. W Polsce jest na drugim miejscu po kuchni polskiej, tak więc już jest dosyć dobrze znana, ale też przez to, że turystyka jest bardzo rozwinięta, bardzo dużo Polaków jeździ do Włoch, mniej więcej 2 miliony co roku, więc ludzie jadą do Włoch, smakują tam produkty, wracają do kraju i też czasami poszukują tych produktów, które jedli we Włoszech, więc dlatego też jakby rośnie też popyt na te produkty włoskie. Polacy od wielu lat są zakochani w winach włoskich, zresztą nie tylko w winach, również we włoskiej gastronomii. Mamy taki nieustający romans pomiędzy Polakami a Włochami i to się również uwidacznia w winie. Przede wszystkim w tak zwanych 3P, czyli Primitivo, Prosecco i Pinot Grigio, które są najpopularniejszymi winami w Polsce, jeżeli chodzi o wina czerwone, musujące i białe. Także również pod względem popularności poszczególnych marek Włochy zajmują absolutnie pierwsze miejsce.
Szukasz prawdziwie włoskiej jakości? W Polsce pojawił się certyfikat By Italy, oficjalny znak włoskiej izby handlowo-przemysłowej w Polsce, który gwarantuje autentyczność oferowanych produktów i usług przyznawany partnerom w kategoriach jedzenie, moda, design, podróże, kultura i biznes. Więcej na www.ccip.pl. Szukaj znaku By Italy, a znajdziesz najlepsze włoskie produkty. Dobrze, wszyscy dopiero skończyliśmy masterclass, który był organizowany przez Włoską Izbę Handlową w Polsce i Assocamere Estero. Przedstawiliśmy trzy najważniejsze, najsłynniejsze szynki z całej Włochy, które mają oznaczenie CHMP, czyli szynka parmeńska, szynka toskańska i San Daniele. Rozmawialiśmy o jak są produkowane, jak można je konserwować i ponad wszystko przygotowaliśmy małe propozycje, żeby pokazywać, jak są wszechstronne, jak mogą być korzystane, nie tylko w talerzu z odrobiną pieciwo albo grissin, ale mogą być część przestawki bardziej czy mniej po prostu wysublimowane, prosciutto ze szynką, ze szynką z melonem, nie wiem, przygotowaliśmy gnocco fritto słynne w całej Emilia Romagna czy Piadina, także po prostu było troszkę pokazywanie, jak można inspirować, troszkę, jak można się bawić z tym produktem, który już sam jest doskonały. Zachwycona. Po raz pierwszy zdarzyło mi się wypróbować parmigiano reggiano w innej oprawie niż tylko posypka do makaronu. Robiłam przepyszne koszyczki podgrzewane z sera, w których były wkładane najróżniejsze rodzaju warzywa. Jestem zachwycona, na pewno spróbuję tego. Znajdujemy się w fantastycznym miejscu, w którym możemy spróbować włoskiej kuchni, kultury. Mieliśmy szansę spróbowania wielu dań na bazie serów, włoskich serów. Najbardziej smakował mi niezwykły deser, który był, składał się z wielu kombinacji smaków. Połączenie było bardzo zaskakujące. Ser gorgonzola, który zamienił się w sernik, który miał zaskakujący smak, zapach. I to było coś, co było dla mnie takie najbardziej zaskakujące, dobre. Szukasz prawdziwie włoskiej jakości? W Polsce pojawił się certyfikat By Italy, oficjalny znak Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce, który gwarantuje autentyczność oferowanych produktów i usług. Znajdziesz go na witrynach sklepów i restauracji wybranych w ramach projektu True Italian Taste, wspieranego przez Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Więcej na www.ccip.pl. Szukaj znaku By Italy, a znajdziesz najlepsze włoskie produkty. Thank you.
świadomość w Polsce takich produktów jakościowych włoskich rośnie, co mnie bardzo cieszy, bo ja sama spędzam bardzo dużo czasu w ciągu roku we Włoszech, więc już te produkty poznałam we Włoszech. Natomiast widzę rosnącą świadomość Polaków dotyczącą produktów ich pochodzenia. Zdecydowanie dla mnie szynka parmeńska jest produktem premium i w ogóle to jest cudowny produkt, który można używać od past, w sensie makaronów, do aperitivo, czyli samej szynki z serami, z owocami. Ma zastosowanie naprawdę w wielu daniach i ja, jeśli kupuję szynkę parmeńską w Polsce, staram się kupować to w sklepach, które rzeczywiście sprzedają w całości tą szynkę. Ona jest krojona, jest certyfikatem, wiadomo, że to jest szynka parmeńska oryginalna i zdecydowanie ona ma pewne właściwości kulinarne, które są inne niż szynki, które nie posiadają jakby tych certyfikatów. Historia szynki parmeńskiej zaczyna się od jednego, od problemu z marnowaniem, a w zasadzie nie problemu, tylko nie marnowaniu. Kiedy potrzebujemy około 500 litrów mleka na wyprodukowanie 35 kg sera, bo tyle waży mniej więcej krążek, to co zostaje z tego wszystkiego? Serwatka, bogata w białka i to jeszcze rozłożone, czyli takie łatwo przyswajalne. To komu dać tą serwatkę? Świnią. A świnie jedząc tą serwatkę, która była dodawana, dzięki temu miały zupełnie inny zapach, ich mięso miało i dzięki temu szynka parmeńska zasłynęła na całym świecie. Więc trzeba zacząć od historii, skąd się bierze prawdziwa szynka parmeńska, a skąd się bierze zwykłe crudo, skąd się bierze serrano szynka, czyli hiszpańska, a skąd się bierze San Daniele, powiedzmy, bo to jest naprawdę piękna historia, ale każda z nich jest zupełnie inna. Myślę, że najczęściej używane w Polsce jest Parmigiano Reggiano, jest też najbardziej znanym serem i też jest on bardzo uniwersalnym serem, w związku z tym często i w moich przepisach, które są inspirowane kuchnią włoską, się pojawia, ale też oczywiście Polacy bardzo chętnie korzystają z oryginalnych przepisów włoskich. Zawsze mówię, że prostota matką dobrego smaku. Wystarczy tylko i wyłącznie dobry produkt, a w zasadzie ze 3 albo 4 te produkty, nie więcej, połączyć je ze sobą razem, mamy posiłek. Więc jak mówimy o makaronie na przykład, albo o produktach, które same w sobie już mogą być posiłkiem, to wystarczy tylko parmezan, wystarczy tylko ostra papryka, czosnek, dobra oliwa i mamy posiłek, koniec. To dlaczego by tutaj nie wejść w taką kuchnię? Polacy są pragmatyczni, więc lubimy włoską kuchnię. W Polsce zdecydowanie zaczyna być moda na trufle, rozwija się powoli. Pewnie też ze względu na to, że nie są to nasze grzyby, tylko głównie z Włoch czy z Chorwacji do nas docierają. Ale widzę, że coraz więcej Polaków już wie, co to są trufle, szukamy tego, chcemy kupować sobie pasty truflowe. Moim zdaniem trufle pasują prawie do wszystkiego. Używałam już ich na wiele sposobów, ale nie da się ukryć, że taką bardzo prostą, ale jakby luksusową potrawą jest makaron, świeży makaron z pastą z trufli. I do tego Parmigiano Reggiano i po prostu jest danie na szóstkę. Włoska kuchnia jest najbardziej ulubiona kuchnia w Polsce według badań. To bardzo ciekawe, że specjalnie na młode grupy docelowe już jest pierwsza kuchnia, przed też kuchnia polska. Dlaczego tak Polacy lubią włoska kuchnia? Prawdopodobnie jeden
sposób jest też, że Włosy są fantastyczne meta turystyka dla Polaków. Niedaleko dużo jest, jest zima na narty, jest lato nad morze i kiedy podróżują we Włoszech, spróbują bardzo duże włoskie produkty, bardzo smaczne i kiedy wracają, chcą też kupować tutaj w Polsce. W 1994 roku wyszła pierwsza edycja mojej książki, Moja kuchnia pachnąca bazylią, gdzie pamiętam doskonale, że wszystkie przepisy miały tak zwane ersatz produkty polskie, bo nic nie można było właściwie wtedy znaleźć produktów prawdziwych włoskich. Jak wróciliśmy z wakacji, zawsze ładowaliśmy do samochodu oliwę, parmezan, prosciutto, toscano i tak dalej, nawet bazylię, powiem szczerze. I jest to ogromna ewolucja, która się zrobiła w ciągu tych prawie 30 lat. Na pewno trend ostatnie lata to jest burrata, już wszystkie sklepy mają ser burrata. Oczywiście, jeżeli mówimy o wino prosecco, to nie zna prosecco. Ostatni trend, że zaczynał prawie rok temu, jest trufla. Wszystkie produkty na bazie trufli. Weźmy na przykład prosciutto di Parma albo aceto balsamico. Te produkty powinny nawet nie tyle, że zawsze smakować tak samo, bo wiadomo, że sezon do sezonu może być różny, ale jednak ta technologia produkcji, ta konkretna receptura, ona powinna być taka sama, żeby konsument zawsze miał gwarancję, że jeśli kupi ten produkt z tym konkretnym oznaczeniem, to wie, że ten produkt minimum od 25 lat będzie robiony w ten konkretny sposób. Czyli gwarantowana tradycyjna specjalność daje nam gwarancję, że ten produkt będzie miał tradycyjną recepturę. Włoskie produkty dobre, certyfikowane przez certyfikaty europejskie, można znaleźć właściwie w supermarketach wszędzie, tak? Ale to są te produkty, które bym zaliczyła do bardzo dobrych, podstawowych. Ale kuchnia włoska i produkty włoskie są tak różnorodne, że też powstają małe sklepy, które ściągają do Polski te bardzo niszowe produkty, które są też ogromnie ciekawe. I tu jest wielka praca Włoskiej Izby Handlowej, która daje certyfikaty pewnym sklepom i pokazuje, że tutaj można znaleźć też coś innego. Degustowaliśmy dzisiaj trzy rodzaje włoskich prosciutto z trzech różnych regionów Włoch i gotowaliśmy różne potrawy z ich użyciem. Ja gotowałam polentę z sosem z borowików. Mega fajne doświadczenie ze względu właśnie na to, że można sobie porównać, czym różnią, jak różnią się smaki wszystkich tych produktów, które próbowaliśmy. Okazuje się, że każde mają jakiś swój charakterystyczny element. Dodatkowo jest duża dawka wiedzy o tym właśnie, jak się produkuje te szynki i trochę wiedzy na temat samego regionu, w którym powstaje. Znajdujemy się w Akademii Kulinarnej Whirlpool. Gotowaliśmy sobie dzisiaj. Poznawaliśmy włoskie sery, włoskie smaki, true Italian taste. Myślę, że było przede wszystkim dosyć orzeźwiająco i smacznie, dlatego że w serach się trochę lubuję, a poznałem kilka takich, których do tej pory nie miałem okazji próbować. I zwłaszcza zaciekawiła mnie gorgonzola w wersji dolce, czyli takiej bardzo świeżej, na słodko. Była bardzo kremowa. Polecam. Thank you.
dzisiaj w Akademii Whirlpool na masterclass wędliny włoskie. Tak, poznaliśmy trzy rodzaje wędlin. Zaczęliśmy od San Daniele, później przeszliśmy do Parmy, a na sam koniec Toskana. Ugotowaliśmy mnóstwo pysznych rzeczy. Okazało się, że szynki włoskie mają duże zainteresowanie i zastosowanie. Zaczęliśmy od pizzy klasycznie z rukolą i z San Daniele. Robiliśmy grzanki, dużo grzanek. Jedne z ricotą, prosciutto i z... czym jeszcze? Z karmelizowaną gruszką, która była przecudowna. I były jeszcze grzanki z grzybami. Ty je robiłaś, tak? Tak, czyściłam pieczarki bardzo dokładnie. I były podsmażane na oliwie z czosnkiem, ze świeżym tymiankiem, pietruszką i dodatkowo też zapieczone z serem. I z deserów, które niekoniecznie były deserami, jedliśmy sernik, który był wytrawnym sernikiem. I był z szynką. I był z szynką. To był sernik na spodzie z panko, czyli z... azjatyckich okruchów chlebowych, a sam ser to był ser ricotta z serkiem filadelfa wymieszany z ziołami i na to właśnie była wędlina włoska. Naprawdę fajny event, a to nie jest pierwszy event, bo rozmawialiśmy też wcześniej o serach. Przed nami będą jeszcze warsztaty z bąbelków, więc dużo nauki i profesjonalnych produktów. O włoskiej kuchni.